Rok 2020 jest szczególny dla Zuchów, harcerzy i instruktorów z Gliwic i powiatu gliwickiego. Mają oni bowiem obchody stulecia harcerstwa na ziemi gliwickiej. Cała historia zaczęła się 4 kwietnia 1920 roku, kiedy powstała pierwsza drużyna harcerska. To była męska drużyna harcerska imieniem Tadeusza Kościuszki. W tym roku świętujemy stulecie naszej działalności i ta działalność nie sprowadza się tylko do Gliwic, natomiast na całej ziemi gliwickiej, również w Toszku. Swoją okrągłą rocznicę obchodzą także harcerze i instruktorzy działający na ziemi toszeckiej. Zaczęło się 20 lat temu, kiedy pan Grzegorz Puch, nauczyciel języka angielskiego z toszeckiej szkoły, poprosił ówczesnego komendanta chówca ZHP ziemi gliwickiej, drucha Mariana Kapkę, o zorganizowanie naboru i założenie drużyny harcerskiej w Toszku. Druh komendant oddelegował do tego zadania drucha Grzegorza Rudnika oraz Michała Grzesiczka. To dzięki nim powstała drużyna 10 TDH Krzemień. Lata mijały, a wraz z nimi na ziemi toszeckiej przybywało harcerzy. Powstała 101 TGZ Magiczne Krzemyczki, 101 TDW Fire, a w 2009 roku instruktorzy postanowili założyć działający do dzisiaj Szczep Harcerski Ignis w Toszku. W 2014 roku powstała 4. drużyna, 16. TDHS Iskra. Wszystkie nazwy drużyn oraz nazwę szczepu łączy motyw ognia, ogniska. Najmłodszą jednostką jest krąg starszyzny Płomień. Mogłoby się zdawać, że jego nazwa również została tak dopasowana, aby wpasować się w obrzędowość szczepu. Poniekąd tak było. Nazwa Płomień to w głównej mierze nawiązanie do działającego w latach 80. na terenie Toszka kręgu starszyzny, który nosił tę samą nazwę. Jest to 20-lecie odrodzenia harcerstwa w Toszku, bo w latach 50., 60., 70. na terenie naszego miasta działał hufiec Toszek, a my od 2 grudnia 2000 roku wznowiliśmy naszą działalność. Wtedy też miała miejsce pierwsza zbiórka na terenie naszej gminy. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, jednak harcerze wciąż mają swoją ważną misję. Wychowanie młodego człowieka. Bycie harcerzem pozwala na rozwijanie różnych umiejętności. Przede wszystkim umiejętności pracy indywidualnej, ale także pracy w grupie. Z uwagi na to, że harcerze dorastają tak naprawdę w grupie rówieśników, przyjaciół, przy okazji uczą się, zupełnie nie czując, że się uczą, poprzez zabawę różnych przydatnych umiejętności w życiu, takich jak piesza pomoc, umiejętność poruszania się w terenie, a także nierzadko tutaj właśnie znajdują swoje pasje i zainteresowania, które rozwijają w życiu dorosłym. Mimo tak pięknych jubileuszy, plany uroczystości obchodów zostały pokrzyżowane ze względu na panującą pandemię. Nie ukrywam, że te obchody trwają już od lutego. 22 lutego świętowaliśmy Dzień Myśli Braterskiej. Podczas tego wydarzenia, które było wydarzeniem ogólnochówcowym, zainaugurowaliśmy całe obchody. Nie ukrywam, że w marcu musieliśmy porzucić nasze plany dotyczące obchodów stulecia z uwagi na epidemię koronawirusa. Wtedy też rozpoczęliśmy naszą służbę na rzecz społeczności lokalnej. Później część tych wydarzeń przenieśliśmy między innymi na wrzesień, ponieważ w kwietniu miało się odbyć odsłonięcie tablicy pamiątkowej, w maju miała się odbyć gala z okazji stulecia oraz zlot chówca i te wydarzenia właśnie zostały przeniesione na wrzesień. Nasze obchody miały być świętowane bardzo hucznie, bo mieliśmy w planach między innymi ognisko pokoleń, na które chcieliśmy zaprosić obecnych i byłych działaczy harcerzy w Toszku, bo wiemy, że takowi ciągle tutaj mieszkają ci, którzy tworzyli ten chłopiec przed laty. No niestety sytuacja jest jaka jest, w związku z tym postanowiliśmy nasze obchody przenieść na luty przyszłego roku, na Dzień Myśli Braterskiej, kiedy to mamy nadzieję móc zorganizować właśnie taki kominek, kiedy to harcerze, byli harcerze chówca Toszek opowiedzą nam, jak to wyglądało kiedyś, a my będziemy mogli pochwalić się tym, jak to wygląda teraz i jak minęło nam te 20 lat w Toszku. Harcerze mogą się spotykać mimo to w swojej harcówce, która w ramach budżetu obywatelskiego na lata 2017-2018 została wyremontowana. Zostały wybrane do realizacji zadania, które tak naprawdę wybrały trzy takie bardzo znaczące środowiska. To znaczy jednym z nich byli strażacy toszeccy, drugim z nich był klub sportowy, a trzecim właśnie harcerze. To te trzy środowiska zdołały skupić wokół siebie taką grupę poparcia, która pozwoliła przegłosować właśnie ich pomysły. Harcerze wybrali do realizacji remont harcówki, czyli pomieszczenia, które od lat służy im jako miejsce spotkań i prowadzenia tej kapitalnej pracy wychowawczej, które prowadzą. Remont harcówki był bardzo, bardzo prosty, prozaiczny. Malowaliśmy ściany, była wymiana drzwi, okien, był montaż wentylacji,
pewnego rodzaju takie odświeżenie estetyczne, coś co pomogło im i pozwoliło im dzisiaj, do dzisiaj i myślę, że przez kolejne lata spotykać się w tym miejscu i prowadzić bardzo fajną pracę wychowawczą, która imponuje i którą prowadzą. Obecnie Ignis liczy 3 drużyny harcerskie, 1 gromadę zuchową oraz krąg starszyzny, zrzeszając tym samym 13 zuchów, 41 harcerzy oraz 8 instruktorów.